tańczyć. Tak. A jak i dlaczego lubicie tańczyć? Czy wy lubicie tańczyć i dlaczego? I kto pierwszy podnosi rękę, to ja będę mówić. Dobra? Każdy powie, dobra? Pierwsza Marcelina była. Proszę Marcelina, no mów. Lubię tańczyć dlatego, że można występować i każdy się cieszy i zastępujemy pierwszy raz miejsce. Super. Tośka, dlaczego lubi tańczyć? Bo jak skończy się występ, to dostajemy nagrody. Super. Liliana, dlaczego lubi tańczyć? Bo mam taką fajną panią. Super. O, nawet nie widziałam. Hania, dlaczego lubi tańczyć? Bo śpiewa, bo ktoś może być, czuć to w sercu i komuś to może polepszyć życie. Super, naprawdę. A Zuza, dlaczego lubi tańczyć? Bo to mi sprawia przyjemność. O, przyjemność. A Lilia u nas lubi tańczyć? Lilka nasza lubi tańczyć? Przez to, że mam taką fajną panią, że fajnie tak tańczymy i że fajne są tak koncerty. Super. A Maryśka lubi tańczyć? Lubię tańczyć, bo mam fajną panią i że na przykład, że marzyłam o tym bardzo dawno. Super. A Natalka? Ja lubię tańczyć, bo mam fajną panią i lubię koncerty. Dobra. A Klaudia? Ja lubię tańczyć, bo wtedy jak tańczymy, to się dużo rozciągamy. Super. A Wanda? Ja lubię tańczyć dlatego, bo mam z tego frajdę. Dobra, a Maria? Dlatego, że lubię tańczyć, dlatego, że mam taką fajną panią, no i fajnie pomyśla takie fajne tańce. A Zosia, dlaczego u nas lubi tańczyć? To jest taka fajna pani. A gdyby nie było pani, już chyba nikt by nie tańczył. A? Margarita. Bo Margarita niedawno do nas przyszła. No, zaraz nam Margarita powie. Dlaczego Margaritka lubisz tańczyć? No i co? I że lubię koncerty. No. A gdyby zajęcie prowadziła nasza Pantera? Pantera? Albo na przykład nasza Klara. Nasza Klara Walitnica, gdyby prowadziła zajęcie. Ciekawe, czy by zostałyście na tych zajęciach? Tak? Chciałoby się potańczyć z naszym Panterą? Tak. I z Klarą, tak? My mamy takie dwie nasze baletnice, które po kolei przychodzą na zajęcie. Jedna z nich Pantera, a druga Klara. I Klara u nas nawet umie szpagatę. O. I każda z naszych dziewczynek też chciałaby robić takiego lekkiego baletowego szpagaciku, prawda? Tak. Tylko to jest ogromna praca, tak? To tak tylko szybko robi się u Klary. A tak naprawdę to trzeba pracować, bo w balecie nowo to jest tak, że dzisiaj szpagacik jest, a jutro nogi robią się cięższe, czyli rozciągnięte i na przykład już szpagacika nie ma. Także to jest taka stała praca, prawda? Mogę coś powiedzieć? Tak. Ja umiem takie szpagaty. No super, no ja wiem, że niektórzy z was umią, ale jest tam jeszcze tam coś do poprawy, prawda? No, ale najważniejsze jednak jest chęć do pracy, żeby nie myśleć o tym, że to ciężka praca, a żeby myśleć o tym, że balet to jest praca, która później przynosi ogromną, ogromną satysfakcję. I znaczy...